Hej, cześć! Witajcie moi drodzy! Z tej strony Skorpio i to jest 5. odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Edycja rozszerzona. Mordasz, Roż, powiedziałem ci już w poprzednim odcinku. Zagłuszasz moich widzów tym swoim gadaniem. Bez zamoczenia wiedźmińskiej życi się nie obejdzie. Daj mi najpierw zajrzeć w ekwipunek, dobra? A potem będziemy gadać. Pikowana zbroja. Chwileczkę. Kurtka niebieskich pasów. To jest magiczna i odpłatność na krwawienie. A, dupiata zbroja, ale ją może sprzedam. Dobra, na Allegro się sprzeda. A teraz, Roż, zamknij ryj. Wiedźminie. Ja cię chyba zatłukę kiedyś, Roż. Uwierz, że cię zatłukę. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Aha. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. Coś to musi być. W lesie rządzi Jorvet. Schemat wiedźmiński miecz. Coś się kroi? Tobie ukroję zaraz język. Przestaniesz nim mleć te swoje pieprzone pozory. Możemy już iść? Grzybki, halucynki. Zbiorę sobie. Daj mi pozbierać to, co chcę. Boże. Aż tak źle. Aż tak wam się musi śpieszyć. Co wy, do łóżka chcecie iść? Tak wyglądacie, kurde. Jakbyście na serio. Wiesz, gdzie jesteśmy? Nie wiem. W lesie? Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorveta? Wiem o Dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. Ohoho. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demavendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Zaskoczyła go tą wieścią. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Pewnie. Trololo, trololo, kurde, jakieś trololosy gra. O, widzę, siedzi na drzewku. Pierdoli tym fletem 3x3. Przestań ćwierkać! Kolego, kolego! Mam cię obudzić? O. To... To? Vernon Roach! Yo! Od 4 lat dowódca oddziału w specjalnej Ziomek. Służbie króla Temerii. Siema. Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Mahakamskiego. O! Łowca elfów! Morderca kobiet i dzieci. Dwukrotnie odznaczony za męstwo. Jacle. Jorvet. Zwykły skurwysyn. Długo zgadza się. Na to spotkanie. I tak ma być. Zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim. No i widzisz, świat jest mały. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mnie. Ja ci, żebyś nie był zaskoczony. Dobra. Spróbujemy wziąć go żywcem. O. Przygotuj zaklęcie. Właśnie. Zagadaj go. Muszę się skoncentrować. O, dobrze. Pogadanka jak z bardzo. Słuchaj, z drzewa i zakończmy to. Czekam. Jesteś tylko dłan, Vernonie Roach. Karaluchem. No zobaczymy. A z robactwem się nie pojedynkuje. Robaki się miarszczy. Znowu ta stara elfia śpiewka. To znaczy, wiedźminie? Wiesz, ile razy widziałem takich jak ty? Dumnych Enseed, kryjących się po lasach, maskujących swoją bezradność coraz większym okrucieństwem. Pomogłem zabić króla Karalucha. To jest bezradność? Wolność musimy sobie wywalczyć, wiedźminie. Bo dobrowolnie nikt nam jej nie zwróci. Jasne. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią. Ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa, ani wasze uszy. Tak było z Nilfgaardem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Nieładnie. Teraz. Dajesz! Jeb! O fuck. Spudłowała. Alaska, no przychodzi okres, dlatego puduje. Wow. What the fuck? A teraz jakieś kurde tam czary mary spuszcza. Co kurwa? Zamieniła strzałki w botylki. Ja oni kurde teraz. What the fuck? Fuck the system. To chyba powinno wystarczyć. No jasne.
kochanie, kochanie! Piękne. Tak piękne jak twoje zamglone oczy. Oh fuck. No to ładnie. Trzeba było zaczarować łuczników. Idą! No jasne. A kim ona tu jest, kurde? Harrym Potterem, żeby czarowała? Co się dzieje? To się dzieje! Dobra, idą koledzy. A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz! Ta ich pogadanka mnie naprawdę rozpieprza. Utrzymam zaklęcie. Nie bądź taki kurde teraz szarmancki. Nie tutaj rosz. Nie z moją kopitką. Dobra. Jeb. Słabe usze ze Skojatel i tyle powiem na ten temat. Gdzie jest ta cholerna przystań? Dobra. Spieprzamy. Na przystań. No kolega nam tu chce walczyć. Śmierć Skojatel! O ty dupku. Jeszcze trochę magii. Tylko troszkę. Jeb. Dobra, przynajmniej z Arda to stop. No dobrze! Nie mlaskaj tą mordą. Za dużo krzyczałeś. Czekaj, chcę zebrać coś tego skóra. Wiewiórki atakują! What? Aha, wiewiórki i Skojatel, dobra. Spokojnie, spokojnie, ludzie. O, żeż w dupę. O, Leto! Pewnie. Chyba. Dobra, won. Już mi tu nie jesteście potrzebni, śmierdzące elfy. Znasz go? O, gruba. Dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Pustogłowa. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć. Na czole ma coś trójkątnego. Ale nie obawiaj się, elfie. Znam sposób na Geralta. Ty gówno znasz chyba nie Geralta, ale dobra. Gówno też ci na czole wlepili zanim się urodziłeś, ty paskudna. Za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Ono właśnie. Widziałeś? Tak. Jorvet i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Yo. Kupiec korzenny Emyr Varanus. Kupiec? Korzenny. Korzenny, idioto. Aha. A ta? Dobry człowieku. Cudem uniknęliśmy śmierci. Nie potrzebujesz jej tożsamości. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, kupiec, jeśli zajdzie korzenny taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Jaką egzekucję? Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, Zamtus, odpocznieta. A ty co, wieśniak? W szczególności z Zamtusa. Bywaj zdrów. Yo, ziomek. Lol. Kupiec korzenny, podejrzany. Cichutko! Chwileczkę, najpierw to ja sobie skille trochę skille, postać. O, dziękuję. Teraz może... rzut sztyletem. Kurde, zrobiłem parowanie, ale dobra. Może być odbijanie strzał. Dobra, wszystko po jednym, żeby była ta harmonia. Jest. Widziałem na własne oczy. Kim w ogóle są te przybłędy? To ich ścigały elfy. Ja ci dam przybłędo. Żebyś się tylko, kurde, czasem nie przeliczył. Jeszcze sprawdzę raz postać. Dobra, nie mam już talentów. Wszystko zmarnowałem. Sprzeniewierzyłem na to, co trzeba. Pozdrawiam. No pozdrawiam. Tak samo jak moich widzów pozdrawiam. A ty co jointa palisz? Zaraz ci zabiorę to gówno. Zalegalizuję to gówno. Jest gorzej niż Bigos. No zamierzaj chociaż. Nie ma Bigosu, koniec. Koniec gotowania. Coś ty powiedział? Że ja osiwiałem? Teraz to osiwiejesz jak po mordzie zbierzesz, ty kurde. Kupo szmalu. Bez koszulki. Grubas pieprzony. Dobra, wbijamy. O, widzę jakaś egzekucja. Tylko z daleka nie widać
Jest tylko jakiś mały krasnolud. Ale za bardzo nie rozpoznaję tych postaci z daleka. Mówili o jakimś bardzie, wichrzycielu. Co krzyczycie? Mordy w... Co? Jaskier, o, pyte! Mój informator. Aha. No to pięknie. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Spokojnie, kolego. Zajmiemy się tym. Ty, kobieto, stój. Geralt! Geralt! Tutaj! Tak, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Już, spokojnie. Idziemy, idziemy pomóc. Ty, białowłosy, cofnij się! Kolego! Za co ich wieszacie? Groźnie nie wygląda. Za kumację z wiewiórkami! Nieludzkie ścierwa! Co? Jaskier to też elfi szpieg? On to akurat za rozpustę zawisł. Jaką raz rozpustę? Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak. Co to rozpusta, debilu? Wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co. Su? Dobra, zejdź nie z drogi. Nie wydaje mi się. Z drogi. Uważaj, odmieńcu. Za takie słowa możesz stracić język. Całemu garnizonowi nie dasz rady. Jesteście sami. Zakład? To sławny Geralt z Rivii, Wiedźmin, czarownik. Właśnie. Tutaj rządzi komendant Loredo. Loredo, a w dupie mam Loredo. Słucham. Zabierajcie się stąd, przebierańce. Przebierańce? A chcesz zabrać? Chcesz się jesteś przekonać? Jesteś hańbą dla munduru, który nosisz. Ty mało obecny kmiocie. Że jak? Chłopy, chodźcie, no tu trzeba. No, trzeba było tak zrobić. Spróbuj, chamie. Jep, jep. Już dostaje, zbiera strażnik. Kurde, kucherko. Dostało w kopa w żyć. Jep. Jep, jak headshota zebrał. Jep. Tak jest. Dobrze, zdeptany. Teraz drugi, ten co pyskował Geraltowi za bardzo. Już nie będzie taki pyskaty, jak już skończy gryźć tą betonową ziemię. Ty też zaraz będziesz ze mną walczył. I ten tak samo zbierze. Skopa mu, dobrze. O kurde, fuck. Elfkę powiesili. No zajebiście. Tego kata też trzeba skopać. Jep, pięknie. Po jaju zbiera. I znowu w jaja. O, trzeba porządnie zgnieść te dżonderka. O, pięknie. Jeszcze raz. Dobrze, po mordzie. I po mordzie. I ostatnie po mordzie musi być. Jep, jep. Tak jest. I kat się skacił. Dobra. O, więcej ludu przyszło. O, yo, ziomki. Kolego! Co popychasz? Co się tu kurwa dzieje? A to się dzieje, grubasie! Się tu w pizdę palec wyprawia! Pizdę palec. To się dzieje, sukwo. Precz mi z oczu, koniczyna! Nie potrafię koniciła! A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. Spokojnie, kolego, jeszcze jestem trzeźwy. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Jak na twoje namiary głowy i tępej głupoty. Kim jesteś? Ty tu dowodzisz? Bernard Loredo. O, Bernard Loredo, właśnie brakowało. Wybacz, mi tego imienia. Dobra. Śmierdziant Loredo, niech ci będzie. Nie masz prawa ich wieszać. A właśnie. Prawo we flot sam to ja! Z woli króla! Jakiego króla? Ja tak nie ma reprezentuję króla. Właśnie. Vernon Roche. Yo! No proszę, szef oddziałów specjalnych do polowań na nieludzi. No widzisz. Właśnie. Każdy podejrzany o kolaborację ze Skojatel podlega mojej jurysdykcji. No. A Jaskier? O co jest oskarżony? No. Spalił mi wieżę strażniczą. Co? Jaki idiota! Na się nachlał! Jurysdykcja. Tak myślałem. Tak było? Pozornie. Ale to nie moja wina. Aha. Jasne. I wypuszczę złodzieja. Spokojnie, żartuję.
Noż kurde. Nienawidzę złodziei. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. No dobra, główko. Pierdolnoty. Chwilę, Wiedźminie. Co chwilę? Aha, przemowę swoją zrobię. Słuchajcie, ludzie! Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy... Nie słyszę cię, debilu! Niestety to prawda! Król Foltest nie żyje! Uuu, będę płakał! W dupie mam te twoje informacje. No, dlatego nikt nie może być dalej swojego bezpieczeństwa. I dlatego dziś napiję się. I ten debil skończy mówić. Obowiązuje stan wyjątkowy. Czekajcie na rozkazy. Bądźcie gotowi do walki. Bądźcie gotowi pomścić swojego króla. A teraz rozejdźcie się do domów. No ile mają domy, bo od tego zacznijmy. Co on ma tam na szyi? Ładna mowa. Równie dobrze mogłeś powiedzieć, że to nie ludzie zabili Foltesta. Moi poddani i tak wiedzą, kto jest wrogiem. W lesie nie mogą sobie pozwolić na moment nieuwagi, bo będą trupami. Za to w mieście jest na pewno mnóstwo przyjaznych nieludzi. Ale dookoła mamy bezlitosny las. Jeśli pozwolimy wedrzeć się do miasta jego agentom, nikt z nas nie przeżyje. Skojatel żywcem nas obedrą ze skóry. No nie powiedział. Dlatego nawet na chwilę nie możemy dać się uśpić złudnemu poczuciu bezpieczeństwa. A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Jasne. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. O, dobrze. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku. Wcześniej będę zajęty. A, jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. Dziękuję. Kolega nam się trochę już tutaj zaimponował Garantowi. Zabić. Ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. No już zobaczymy. W porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. Jo, mały krasnoludku. A teraz do karczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Wow. Dobra, ale jak tam wolicie? A więc wieczorem udaj się do rezydencji Loredo. Jutro spałujemy jakiegoś elfa. No, spałujemy. Żebym ja cię zaraz nie spałował. Dobra, wieczorem udaj się do rezydencji Loredo. Dzień dobry. Ej, majster! Zobacz, kto nas zaszczycił. Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Głuchy. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Czekaj, wykonajmy przedmiot. Wiedźmiński miecz. O, brakuje mi czegoś. Brakuje mi czego? Zatem... Chcę zobaczyć, czego mi brakuje. Rudy srebra. To chwileczkę. To w czym możemy pomóc? Pohandlujmy. Chcę od ciebie rudy srebra. Ruda srebra jest. Dwie sztuki. O kurde, kolego, nie stać mnie. Najpierw handel musimy przeprowadzić, bo inaczej tak nie będzie. Sprzedajemy wszystko, co jest nam kurde niepotrzebne. O, już automatycznie zbieramy trochę hajsu. Trofeum z utopca, o, mamy. A to jedną trofeum sprzedam, bo mi się nie przyda. Książki sobie poczytamy potem. O, ciężkie spodnie sprzedajemy. Te pierdoły, które nam w ogóle nie są przydatne. O, jeszcze trochę by... I w sumie byśmy już zdobyli ten hajs na... Dobra, mamy 500, a nam potrzeba 540, nie? No wydamy ten hajs. No cóż, u niego. Ruda srebra, no drogie. Coś jeszcze musimy sprzedać. Tego dekla. No inaczej nam tego nie odkupi, no.
Czekaj, za ile? 14. To sprzedajmy mu ze 4. O, tego to jest naprawdę mnóstwo. O kurde, to mogę mu sprzedać tak. A powiedzmy mu z 5. Nie, więcej. Dajmy sobie tak do 8. Kurde, jemu to chyba trzeba wszystko sprzedać. A jak nie, to większość. Dratwy mamy mnóstwo. To też mu trochę sprzedajmy. Bo chcę sobie zrobić ten wiedźmiński miecz. O, i akurat równo wyszło. Kupujemy. Dobra. Ruda tego. Ruda srebra. Dobra, 2 sztuki. Jep. Aż to takie tanie. Dobra. Okej, aha, to za wszystko jest. Dobra. Myślałem, bo wiecie, taki trochę nieogarnięty jeszcze z tym wszystkim. Dobra. O to mi tylko chodziło. Ale tak coś sprzedałem. To jeszcze wykonaj dla mnie ten wiedźmiński miecz. Możemy pomóc, he? Panie, wykonaj przedmiot dla mnie. Wiedźmiński miecz. Stwórz, pięknie, mamy wiedźmiński miecz srebrny. Ten podstawowy przynajmniej. Dobra, no, zarąbiście. Okej, to wiecie co? W sumie zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Zrobię jeszcze zapis. Taki szybki, okej? Trzymajcie się, na razie, yo!